Joszynko! Ciul! Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. No to jedziemy jak zwykle. Przygotuję sobie jakąś broń, chociażby nawet pistola. Dobra, nikogo nie ma złego. To wsiadamy do naszej bryki. Zajedziemy najbliżej, to się okaże, do Dwayna. Dobra, idziemy do Dwayna. Nie obchodzi mnie już to, czy coś muszę wykonywać ważnego, tylko jedziemy tam. Chociaż ostatnio składałem jakieś głupie podanie o prawnika, ale nieważne. Kurde. Super, że cię walnął, ale ja chcę jechać tam, gdzie trzeba. Okej. No to jedziemy do Dwayna. Dwayne. Fajne imię. Dobra, że mi teraz nie walnął. O kurde. A, ledwie draśnięcie było. Nawet tego słychać nie było. Dobra. O kurde. Uważaj trochę jak idziesz. Kurde, piszą mi teraz SMS-y. Nie mam czasu. Później się tym będę zajmował. Ma mi tu stoper lecieć, a nie SMS-y. Sorry! Ale musiałem. I znowu sobie wjadę tą drogą. Ławeczkę zepsułem. Ubrana na zabój. Ło. Się już boję. No nie dziwię się, że zdychasz. No to strzelić ci w łeb? Czemu? No co, ci pomożemy. Ach, Niko, taki już kozaczek. Pomaga każdemu za hajs. Jedziemy do klubu ze striptizem. O kurde, fajnie. Czyli taki klub mu odebrali, a to fajnie. Pojedziemy sobie tam. Muszę mieć stoper przy sobie. O, przepraszam. Myślę, że przeżyjesz ten upadek. Dobra, dojedziemy sobie do tego klubu stripteaserskiego. Dziwna ta droga jest, powiem wam szczerze. Pewnie strasznie daleko do tego klubu trzeba dojechać. Dobra, jakoś kontroluję pojazd. Nie jest ze mną aż tak źle. Lagować mi nie laguje póki co. Utrzymują się FPS-y. No może do teraz. O kurde. To był lag.
Bez wątpienia. O jest. No, nieważne. Jak tylko coś będę mówił o lagach, to już pewnie zacznie mi lagować, dlatego nic nie będę już o tym mówił. Co dzisiaj będzie na moim kanale? Grand Theft Auto 4, Ryzen i MTA DayZ. Kolejny odcinek, który już nagrałem was tydzień temu, równy, na zapas, więc dzisiaj nie będę musiał się jakoś specjalnie męczyć. A i będzie intro do MTA DayZ. Naprawdę koleś, który mi zrobił intro, się musiał napracować. Robił je z Sonym Vegasem 12. Naprawdę, no intro wyszło mu pierwsza klasa normalnie. O, Brucey dzwoni i truje mi dupę. Pierwsza. Ja mam tu biznes do załatwiania. Muszę koledze pomóc. O kurde. A! Dymi mi się już pojazd powoli. Więc muszę uważać, jak jadę. Lag. No to dojedziemy tam za chwilkę. Już jedziemy. Za chwilę. Już niedaleko. To chyba już nawet tutaj. No. Tak myślałem też. Okej, zaparkujemy sobie gdzieś tak ładnie. Aha, broni nie są mile widziane, okej. Rozumiemy. Co... Co ty robisz, kurde, Niko? Przez drzwi się wspina. Jaki kolo. A, strażnik. Zabij trzech szefów klubu ze striptease. Dobra. Dobra, chyba tutaj jest nasz pierwszy szef. Headshot! Kurde, zaczynają mi już uciekać. O ja wale. A! Nie! Dobra, trzeba wziąć kałacha. Powiedz, że nie dadzą za wygraną. Kurde. Dobra, mam mało życia, ale jakoś sobie dam radę. Dobra. Tam jest szefunio. Dobra, jeden szefunio zdjęty. Okej. Dobra, poszło. Okej, coś jeszcze? Ale mi zdjęli dużo życia, powiem wam. Dobra. Gdzie jeszcze, ulicho? Tutaj. O ty draniu. Gdzieś jeszcze muszą być. Ej, muszę jakąś apteczkę znaleźć i to jak najprędzej, bo ja mam w cholerę mało życia. A to nie jest wróg, dobrze. Pewnie go nie będziemy nawalać, ale... Co, co, co? Wstajesz? Leżeć mi tu. Nie ma tutaj bicia. No ekstra, ciekawe jak ja się wyrobię z HP. Ty jeszcze żyjesz. Ci dla zasady strzelę w nogę, żebyś mi już się więcej nie ruszał. Dobra, szukamy wrogów.
Zaraz znajdę gdzieś jakąś apteczkę. Spokojnie, już 10 minut minęło. No fajnie. Dobra, to nie jest wróg. On w ogóle żyje? Ja żyję, dobrze. Nic mu nie jest, na szczęście. Cholera, jakaś apteczka. No, na szybko. Kurde, mam... Cholera, mało życia. Dobra. Muszę sprawdzać. Dobra. Dobra, tu już nic nie ma. Aha, jakaś apteczka czy coś. Nic, cholera. No to... O, coś przyszło. Z rozmowy kwalifikacyjnej. Dobra, uciekamy. Musimy gonić tego kolesia. Szybciej, szybciej! Uciekamy, uciekamy. Jaka fura! O Jezu! To już musi zapieprzać i to ostro. Kurde, ale ostro laguje też. Ach, jaki pojazd! W końcu jakieś cudo. Techniki. Dobra, muszę zwolnić, żeby wiecie. Takie autko trzeba szanować. Dobra, odsunąć się, odsunąć się! Żeby mi to nie wybuchło. A, pada! Pięknie! Oh yeah! Pięknie. I taką furę jeszcze posiadać, nie! No to jest coś pięknego po prostu. Ah, taką furę chciałem zaznać. Aha. Dobra, idziemy na tą rozmowę kwalifikacyjną. Bo to jest ważne. Nie będziemy tego olewać. Dobra. Idziemy już na tą rozmowę. Taką bogatą furą. Ja walę. Nie, no super. Ja teraz muszę ją szanować. Nie mogę jej zniszczyć. Naprawdę to jest coś pięknego, jeździć taką furką. Normalnie świetna fura. Żeby jeszcze tylko nie rozjeżdżać innych ludzi. Super, nie. Już mi się ta furka podoba. Teraz nie wiem, gdzie ja zajechałem kompletnie. Przez pomyłkę musiałem wjechać tam, gdzie nie trzeba. No więc właśnie. Dobra, trzeba będzie z powrotem jechać. Nie, nie, nie. A! Na dwóch kołach jechałem. No, Francis. Dobra, ja już mam jakiś garnitur. Spokojnie. Człowieku. Ty mnie tutaj nie rozkazuj, bo ja wiem dobrze, co robić. A taką furą... Nie, ja ją muszę teraz szanować. Poza tym, że wybiłem szybę, bo chciałem zestrzelić... Człowieku, jak ty jedziesz! Taka fura... Nie! Drzwi mi odrąbali! Kurde! Jakie chamidła! Normalnie nie, aż im coś zaraz zrobię. Ach, jak to szybko jedzie. Ach, takie drifty. O, dobrze. Jadę już na tą rozmowę kwalifikacyjną, tylko spokojnie. Masz tu pan zapłatę. Już mam 30 tysięcy kaf. Znaczy mam 30 kafli. Super, ekstra. No i teraz właśnie chyba źle jechałem. Trzeba się zawrócić. No teraz Roman. Spieprzaj z tymi randkami, kurde. Nie, źle jadę. No jasne. To będę musiał jechać drugim mostem. Dobra,
walić to przyjadę się tą furką. Nie, teraz ją trzeba szanować. To jest jedna, kurde, z najlepszych furek, jakie mogłem znaleźć w GTA 4. Kurde, ale ostro laczy. Nie powiem. Dobra. To pewnie dlatego, że już dawno nie byłem tutaj, w tej dzielnicy miasta. O kurde, teraz to już naprawdę prolagi. Dobra, jedziemy na... Teraz Playboy. O kurde. O jest. No i teraz Playboy się zawiódł na mnie. Ale przecież chciałem mu pomóc w końcu. To co jest cholera grane? To mam mu w końcu pomagać, czy też nie? O! To jakaś misja dodatkowa. Jakaś misja dodatkowa. Słuchaj się. Siedziemy sobie. Tu mamy jakąś misję dodatkową. Okej, okay. Wbijemy sobie. Ta. Hey man, remember me? Sure, the crack smoking American dream. I'm clean, man. What a ride. Yeah, you look good. I feel good. Dobra, to jeszcze coś wykonamy, pomożemy komuś. Mamy tu samochód, moją piękną furę. A, piękny klakson do jego dealera, okej, okay, zabieramy go. A, nie, naprawdę, aż się chce jeździć tą furą. Tylko żeby tak mi nie lagowało. Jesteśmy. Okej. Na, ci dwa już ich widziałem chyba. Okej. O kurde. Jedziemy stąd. Świetnie, nie musiałem wysiadać z samochodu, porozstrzeliwałem ich i nara. Trochę cię poobijali, synek. Kurde. Ostro laguje. Dobra. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Szkoda, że on tylko drzwi poobijane. Po prostu wysiada. To chciał drzwi zamknąć. Panie! Panie, jak ty jedziesz? Kurde, prawnicy. Nie! Kurde. No to trudno, że zmienił. Jest.
Dobra, to gdzie mam jeszcze jechać? Jesteśmy, no to do Patryka możemy jechać co najwyżej. O ja. Dobra. Nieważne. Chciałem, kurczę, dobrze. Nie. O, kolejna misja, super. No to walić to. Wykonamy sobie takie prościutkie rzeczy. Okej. Jakiś kolejny kolo. Pomożemy mu też. Ta! Nikiego? Fajnie. Prośby, nie? Super. Kurde. No nie dziwię się. No pa, pewnie. Super. Dobra, jedziemy. Okej, mamy samochód. Drugą osobę przewożę moją bogatą furą. Dobra, jesteśmy już na miejscu. No ba. No okej, okay, mamy cutscenkę. O kurde. Nie! Zabił mnie! Jaki szczyl! Kurde! Ostatniemu się poszczęściło wyjątkowo. Ja walę. Jeszcze raz chcę to wykonać. Nie ma bata. Ja to chcę jeszcze raz wykonać. I koniec. Nie! Straciłem moją furę! O, jest. O, proszę. No i teraz zostałem z niczym. I tyle kasy jeszcze stracić, kurde. Ale bronie przynajmniej są. To najważniejsze. Tylko teraz szukaj pojazdu, Mondralo. O. Chwileczkę, ja chyba... Czekajcie. Organizator. O, tu jakaś fajna fura. Wypad. Dzięki. Dobra, to... Gdzie możemy sobie tak najbliżej jechać? Do tego Patryka pojadę jeszcze raz. Ja wal.
czemu ja, kurczę, nie jadam jakiegoś, nie wiem, żarcia albo czegokolwiek, tylko ryzykuję życiem, no i tak właśnie padłem. Straciłem trochę kasy, ale to nieważne, w sumie, miałem trochę kasy. Kurde, szczelaguję na dodatek, to już w ogóle mnie to dra... Zaraz! Tam coś widzę. Chcę to jeszcze raz wykonać. A ja chcę to wykonać, więc spokojnie. Nie nerwowo, chcę to wykonać. A nie, to jakaś inna osoba. Pewnie Menel, nie? Hunsfot? Ma Batman. Aż mi się to spodobało. Dobra, teraz mam taką furę. O! Dobra, zapraszam. Dobra, okej, zawozimy go tam. Nie, ta fura jest w sam raz. Ona się nigdy nie zatrzymuje. Nawet jak robię skręty. Kurde. Ło, teraz to już coś walnąłem. Ale dojedziemy zaraz, zrobimy jeszcze taką misję poboczną i zakończymy odcinek, bo dzisiaj głównie to zrobiłem jedną misję fabularną i za trzy poboczne. Dobra. Okej. No to bierzemy się do roboty, panie. Nie teraz! Dobra, zapraszam. Okej, tam są kolejne ruski. Pięknie. Ciul, ładnie. O, trochę kasy dostałem. Fajnie. Dobra, wiecie co? Ja już bym zakończył odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. Trzymajcie się, do następnego odcinka.